w sensie samego rynku energetycznego, to nie będzie jakby bardzo duża zmiana. Natomiast może być rzeczywiście zmiana w dłuższej perspektywie, i szczególnie jeśli chodzi o rozwój instrumentów finansowych związanych z energetyką. Rozwój tych produktów finansowych będzie sprzyjał również finansowaniu energetyki, finansowaniu inwestycji w energetyce, bo dzisiaj nam jest ciężko znaleźć wyważenie, balans pomiędzy tymi potrzebami krótkoterminowymi, które są realizowane przez rynek samej energii, no z faktem, że inwestujemy tak naprawdę na lat 30, 40 czy 50. Jeśli mówimy chociażby o horyzoncie energetyki jądrowej, to chcielibyśmy, ci, którzy tę elektrownię będą stawiali, chcieliby mniej więcej wiedzieć, ile ta energia będzie kosztowała za wiele, wiele lat. I można na przykład poprzez taki instrument finansowy ubezpieczyć klienta przed wzrostem ceny, a ten, kto to ubezpieczenie na siebie przyjmie, no przyjmie to z ochotą, bo to z kolei będzie dla niego instrument finansowania jego inwestycji. I myślę, że przede wszystkim tego typu produkty w przyszłym portfelu tej przede wszystkim giełdy papierów wartościowych, ale całej grupy giełdy papierów wartościowych, w skład której będzie wchodziło TGE, wyobrażam sobie, że to będzie podstawa naszego działania.